Zaczynamy najnowsze wydanie serwisu, a w nim m.in. budżet obywatelski, czas na czwartą edycję. Szczegóły już za chwilę. Rada Miejska ma nową wiceprzewodniczącą. Wkrótce także odbędą się wybory uzupełniające. 1 listopada coraz bliżej. Policja przypomina o zmianie organizacji ruchu, a przede wszystkim o rozsądku na drodze. Jest piątek, 28 października. Jutro słońce wschodzi o godzinie 7.50, a zachodzi o 17.35. Dzień trwać więc będzie 9 godzin i 45 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Tadeusz i Szymon. To już pewne. Budżet obywatelski, który stał się jedną ze szlagierowych inicjatyw realizowanych w gminie Krosno-Odrzańskie, będzie miał kolejną edycję. Tak, zostało już podpisane zarządzenie pana burmistrza o ogłoszeniu kolejnej edycji, czwartej już edycji budżetu obywatelskiego. I tak przed nami pierwszy etap. Od 1 do 30 listopada mieszkańcy naszej gminy mogą składać propozycje zadań inwestycyjnych, które później po uprzedniej weryfikacji zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Budżet obywatelski każdego roku cieszy się coraz wyższą frekwencją. Mieszkańcy gminy chętnie składają wnioski, korzystając z możliwości udziału w realizacji inwestycji, które ich zdaniem były i są najbardziej potrzebne. Sama idea budżetu od swojej pierwszej edycji była z kolei udoskonalana, tak aby odpowiedzieć oczekiwaniom krośnian. Co roku staramy się wprowadzać do budżetu drobne korekty, po to, by był on jeszcze bardziej efektywnym narzędziem. I tak w tym roku, jeśli chodzi o zgłaszanie zadań, każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia 3 zadań inwestycyjnych na osobnym formularzu zgłoszenia zadania. Każdy taki formularz, czy pod każdym zadaniem, które będzie zgłoszone do budżetu obywatelskiego, wymagamy tej wstępnej weryfikacji, podobnie jak w ubiegłym roku, czyli podpisu 30 mieszkańców popierających ten projekt. Co jest ważne, projekty czy propozycje zadań mogą zgłaszać już osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby te muszą zgodnie z regulaminem dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Także młodzieży do dzieła! Weryfikacja zgłoszonych propozycji zgodnie z harmonogramem potrwa do 10 stycznia 2017 roku. Zatwierdzenie i opublikowanie listy wyłonionych wniosków zgodnych pod względem formalnym nastąpi do 13 stycznia, a głosowanie na ankietach potrwa z kolei od 16 do 27 stycznia. Styczeń zapowiada się zatem gorąco. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę trzecią edycję, jest szansa na nowy rekord. A już teraz mały panel wspominkowy. Tak było po ogłoszeniu wyników poprzedniej edycji budżetu. Powspominajmy. Prawie 1000 głosów trzeba było zebrać, żeby wygrać budżet obywatelski w tym roku. Zadanie numer 5. Budowa chodników w miejscowości Narostki, Nowy Raduszek, Stawia, Czerwice, Czarnowo. Oczywiście no, jest to praca całych zespołów, no, wszystkich przedstawicieli, przede wszystkim naszych mieszkańców, mieszkańców Igostworza, mieszkańców Raduszca Nowego, malutkiej wioski, mieszkańców Czarnowa, mieszkańców również Sarbi, Czetowic, też malutkie wioseczki, ale proszę zobaczyć ile głosów, prawie 1000, więc to są małe wioski, mieszkańcy się sprężyli, mieszkańcy zadecydowali, właśnie my chcemy chodniki, chcemy wybudować, żeby było ładnie, żeby każda wioska miała jeszcze dodatkowo coś od siebie. A oto kolejne miejsce. 992 głosy. Zadanie numer 2. Uwaga, uwaga. Co to jest? To poznaczenie znaczy zabaw, montaż elementów fitness oraz to poznaczenie świetlic w Szklance, Rudnickiej, Radnicy, Starym Raduszcu, Strumiennie, Recnie i Chojnie. Teraz miejsca na podium. Przekroczenie magicznej granicy 1000 głosów było coraz bliżej. Przekroczyliśmy 1000 głosów. Zadanie numer 3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno-Odrzańskie Łokowice na odcinku około 1300 metrów wraz z budową ścieżki rowerowej i budową oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych 1089! Szanowni Państwo, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 Krosno-Odrzańskie! Emocje sięgnęły zenitu. Przyszedł czas na wniosek, który w tegorocznej edycji budżetu otrzymał największą liczbę głosów. Jest! Całkowita
oświetlenie w ulicy w Marcinowicach od numeru 30B w stronę numeru 27A, 1335 głosów. Wielka radość i przede wszystkim z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy poparli nas wniosek swoimi podpisami, bo to dzięki nim właśnie będzie zrealizowane to zadanie oświetlenia ulicy w Marcinowicach. Była tam konieczność tego oświetlenia, ponieważ nie ma tam chodników. Wielu ludzi, też niepełnosprawnych, tamtędy się porusza i z tego względu bardzo się cieszymy, że to oświetlenie będzie. Wszystkie informacje dotyczące czwartej edycji budżetu obywatelskiego wraz z regulaminem, wzorem ankiet oraz harmonogramem będą dostępne na stronie Urzędu Miasta. Przypominamy jednocześnie, że do budżetu mogą być zgłaszane jedynie wnioski dotyczące projektów o charakterze inwestycyjnym o wartości do 70 tysięcy złotych. Wyniki tegorocznej edycji będą znane do 28 lutego. O kolejnych szczegółach inicjatywy będziemy informować na bieżąco. Zmiany, 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 ale stabilne. Po tym jak Tomasz Rafał Rogowski został wybrany nowym przewodniczącym Rady Miejskiej, przypomnijmy, po nominacji dotychczasowego przewodniczącego Radosława Sujaka na zastępcę prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, poznaliśmy także nową wiceprzewodniczącą. W związku z faktem, że poprzedni wiceprzewodniczący Rady, pan Tomasz Rogowski, został wybrany na przewodniczącego Rady, dzisiaj Rada Miejska musi wybrać wiceprzewodniczącego w miejsce, które opuścił pan Tomasz Rogowski. I tak we wtorek podczas sesji w wyniku głosowania funkcję tę powierzono radnej Kazimierze Potockiej, od wielu lat pracującej na rzecz krośnieńskiego samorządu, a przede wszystkim mieszkańców gminy. No jest to jakby przyjęcie kolejnych dodatkowych obowiązków. Cieszę się to, co powiedziałam, że grupa większości młodych radnych w stosunku do mojego wieku jest jakby nastawiona na to, żeby korzystać z doświadczenia tych, którzy jakby mają trochę inne spojrzenie na wiele rzeczy z racji doświadczenia zawodowego i życiowego. Także z satysfakcją to przyjęłam. Kazimiera Potocka w ramach działalności w Radzie Miejskiej zasiada obecnie w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Czynnie udziela się w życiu publicznym, promując m.in. kulturę oraz popularyzując historię miasta i gminy. Wybór nowej wiceprzewodniczącej to jednak nie jedyna informacja płynąca z Rady Miejskiej. Jak już informowaliśmy przy okazji nominacji Radosława Sujaka na zastępcę prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, musiał się zrzec mandatu radnego. Dlatego też konieczne jest rozpisanie wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające na radnego Rady Miejskiej w Krośnie-Odrzańskim zostały zarządzone na dzień 18 grudnia. W tym dniu odbędzie się głosowanie w okręgu mieszkańcy bloków ulica Poznańska od numeru 39 do końca. Ci mieszkańcy ulica Czarnieckiego, natomiast mieszkańcy tego okręgu będą głosować, wybierać radnego w miejsce byłego radnego Radosława Sujaka. A jak dotychczas przebiegała procedura, jakie będą dalsze kroki związane z wyborami uzupełniającymi? Do 9 października zgłaszano komitety wyborcze, zostały zarejestrowane dwa komitety wyborcze. Więc będzie, jeżeli zostaną zgłoszeni kandydaci, będzie startowało w tym okręgu dwóch kandydatów na radnych. Została już powołana przez komisarza wyborczego Miejska Komisja Wyborcza, która jutro będzie miała pierwsze posiedzenie. I do 8 listopada, to jest chyba bardzo ważne, do 8 listopada do północy tutaj w urzędzie, bo w urzędzie jest siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie zostaną powołane komisje obwodowe. Procedura potrwa do 18 grudnia, czyli dnia samych wyborów. Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miasta. Przed nami 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Czas zadumy i refleksji, ale także wzmożonego ruchu na polskich drogach. Krosno-Odrzańskie nie jest wyjątkiem. Dlatego też funkcjonariusze policji już na kilka dni przed 1 listopada dbają o bezpieczeństwo w ramach ogólnopolskiej akcji Znicz.
To oznacza m.in. zmianę organizacji ruchu. Możemy zauważyć natężony ruch nie tylko na drogach, ale w rejonach cmentarzy. W związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia na terenie naszego powiatu zmian organizacyjnych w ruchu drogowym. I tak w Krośnie Odrzańskim, jak w poprzednich latach, będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy od skrzyżowania od ulicy Kościuszki w kierunku miejscowości Łochowice i następnie od strony miejscowości Bielów w kierunku ulicy Metalowców. Tam będzie również obowiązywał ruch jednokierunkowy. Zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyła nie tylko Krosna Odrzańskiego. Miejscowości Pław, z uwagi iż cmentarz znajduje się blisko drogi krajowej, będzie wprowadzone ograniczenie ruchu do 50 km na godzinę. Zmiana organizacji ruchu w Krośnie Odrzańskim i Pławiu zostanie wprowadzona we wtorek 1 listopada. W Gubinie zaś już w poniedziałek od godziny 8 i potrwa do 2 listopada również do tej godziny. Od ulicy Cmentarnej aż do skrzyżowania z ulicą Łukową będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. Od bramy głównej wjazdowej przy cmentarzu, to jest od ulicy Kujawskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, wyłączony będzie jeden pas ruchu, na którym także będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju i zamknięta zostanie część ulicy Płaskiego od skrzyżowania ulicy Cmentarnej do ulicy Zimnej. Ponadto wprowadzony zostanie dodatkowo parking przy kościele właśnie w Gubinie. W tak ważnym dniu o bezpieczeństwie należy myśleć podwójnie. Udowadniają to statystyki z ubiegłego roku. Wówczas na polskich drogach doszło bowiem do 225 wypadków, w których zginęło 30 osób, a 265 zostało rannych. To więcej niż w roku 2014. Jak mantrę można powtarzać główne grzechy kierowców. Należy do nich m.in. prowadzenie na tzw. podwójnym gazie. I tak przed rokiem w całym kraju policjanci zatrzymali 1030 nietrzeźwych kierujących, o 120 więcej niż rok wcześniej. Jednak kierowcy powinni wziąć sobie do serca także wiele innych zaleceń ze strony policji. W zasadzie tu jest apel taki bardzo do kierowców, żeby korzystali z tych miejsc parkingowych nie tyle bardzo blisko cmentarza, ale troszeczkę mogą być oddalone, ze względu na to, że jeżeli każdy z kierowców będzie usiłował zaparkować pod bramą, to miejsce się zakorkuje. Szanujmy siebie nawzajem, bądźmy ostrożni, nie utrudniajmy ruchu nikomu. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy wysiadamy z samochodu, stajemy się pieszym. Jeżeli mamy chodnik, korzystamy z tego chodnika w miejscach, gdzie nie ma chodnika. Pamiętajmy o tym, żeby iść zawsze lewą stroną jezdni. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu 31 października oraz 1 listopada w całym kraju będzie obowiązywał okresowy zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton. Ale zasady bezpieczeństwa nie dotyczą jedynie kierowców. Piesi powinni pamiętać o elementach odblaskowych ze względu na warunki pogodowe. Tym bardziej, że wiele osób odwiedza groby najbliższych w godzinach wieczornych. W jaki sposób można jeszcze zadbać o bezpieczeństwo? To związane jest bowiem także z działaniami złodziei i oszustów, dla których niestety Dzień Wszystkich Świętych to czas nie zawsze łączony z refleksją i zadumą. Wszystkie osoby, które przychodzą sprzątać groby, prosimy o to, żeby nie zabierały na cmentarz jakichś wartościowych przedmiotów. Zabierzmy tylko to, co jest niezbędne. Nigdy nie pozostawiajmy też w rejonie nagrobków rzeczy bez opieki. Jeżeli mamy możliwość, poprośmy sąsiada, kogoś z rodziny, żeby poszedł z nami na cmentarz. Pamiętajmy, że to jest też okres, gdzie złodzieje nie śpią. Pilnują nas bardzo, pilnują tego, żeby i czyhają na to, żeby zabrać nam nasze rzeczy. Zdarzały się we wcześniejszych latach sytuacje, gdzie ginęły telefony komórkowe, bądź też torebka, właśnie pozostawiona bez opieki. Warto również zadbać o zabezpieczenie mieszkania. Wiele osób wyjeżdża bowiem w tym szczególnym czasie do swoich rodzin, aby uczcić pamięć najbliższych, którzy odeszli. Krośnieńska Policja apeluje, dbajmy o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych osób, tak aby Dzień Wszystkich Świętych rzeczywiście był związany z refleksją, nie zaś z kolejnymi drastycznymi statystykami.
Październik to bez wątpienia miesiąc, który obfituje w jubileusze, co podkreślaliśmy już w poprzednich wydaniach serwisu. Tym razem przyszedł czas na relację z kolejnego wyjątkowego wydarzenia. W minionym tygodniu szczególną rocznicę celebrował bowiem Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rok 2016 jest dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej rokiem bardzo ważnym, wyjątkowym wręcz, gdyż w tym właśnie roku wypada 25-lecie powstania naszego związku. Dokładnie 25 marca 1991 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej do rejestru związków zawodowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Srebrny jubileusz obchodzono w Zamku Piastowskim. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć, rzecz jasna, wyjątkowych gości. Wśród zaproszonych gości mieliśmy trzy osoby z tego trzonu tworzącego 25 lat temu podwaliny pod powstanie naszego związku. Były to osoby Henryka Jankowskiego, Janusza Syski czy Adama Pudły z Krosno-Odrzańskiego. Wśród zaproszonych gości byli przede wszystkim nasi członkowie, nasza związkowa rodzina, przedstawiciele zarządu oddziałowego i zarządów terenowych z naszych wszystkich placówek rozłożonych po całej naszej zachodniej granicy i południowej, aż po Kłodzko. Podczas uroczystej gali nie zabrakło także lekcji historii. Nie wszyscy bowiem pamiętają, jak powstawały podwaliny związku liczącego sobie już ćwierć wieku. 5 listopada 1990 roku minister spraw wewnętrznych powołał do życia zespół do opracowania struktur Straży Granicznej. Równocześnie rozpoczęto proces tworzenia jej związku zawodowego, który miał bronić praw kadry zawodowej oraz reprezentować ją przed przełożonymi. W efekcie tych działań 29 czerwca 1991 roku w Warszawie doszło do pierwszego zjazdu delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W momencie tworzenia jego działalność skupiała się na tworzeniu organizacji terenowych poprzez udział aktywny w opiniowaniu aktów prawnych. Poprzez nasz oddział, trzeba pamiętać, jako pierwszy zmierzył się z restrukturyzacją firmy. Jakie działania związek prowadzi obecnie? To ochrona najbardziej dogodnych warunków pracy i służby. To jest ochrona ubezpieczeniowa, jak również działalność kulturalno-oświatowa, sportowa, różnego rodzaju imprezy sportowe, imprezy rodzinne. Nie zapominamy o naszych dzieciach, o naszych milosińskich, nie zapominamy o nas też dorosłych. O nich nie zapomniano także podczas samej gali, która była okazją do podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w działalność związkową. Wręczyliśmy medale pamiątkowe wykonane specjalnie z okazji 25-lecia powstania naszego związku. 81 osób zostało uhonorowanych tymi medalami, w tym m.in. burmistrz naszego miasta, jak również innymi pamiątkami ufundowanymi właśnie na ten cel. Więcej o działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej pod adresem widocznym na ekranie. Nauka poprzez zabawę to bez wątpienia jedna z naszych ulubionych sentencji. Towarzyszy ona także uczniom i nauczycielom Krośnieńskiego Gimnazjum, choć jest to zabawa w niezwykle kreatywnej i pomysłowej odsłonie. Już po raz kolejny uczniowie zaprezentowali projekty będące efektem ich pracy w drugiej klasie gimnazjum. Mam przyjemność wspólnie z panią wicedyrektor, z panią Renatą Kliszewską, obejrzeć wszystkie projekty uczniowskie, które uczniowie klas drugich gimnazjum mają obowiązek przedstawić publicznie. Oglądamy te projekty i spośród nich wybieramy te projekty, które zasługują na specjalne wyróżnienie. A więc ten dzisiejszy wieczór to specjalne wyróżnienie dla wszystkich tych uczniów, którzy mają możliwość prezentowania Państwu swojej pracy. A ta robi każdego roku ogromne wrażenie. Tym bardziej, że choć mówiliśmy na początku o zabawie, to jednak przygotowanie każdego projektu jest, no właśnie, efektem solidnej pracy, a przede wszystkim współpracy. Działanie w grupie. Działanie, które miało polegać na zorganizowaniu, zaplanowaniu, przemyśleniu, przygotowaniu i przedstawieniu projektu edukacyjnego. Temat dowolny. Tak jak uczniowie sobie zaplanowali wraz z opiekunem, tak prezentacja została przygotowana.
I tak podczas prezentacji mogliśmy zobaczyć projekty pięciu grup. Sekrety Archiwum Państwowego, Bajka o Czarnej Róży czy Podróż po europejskich stolicach. To tylko niektóre przykłady atrakcji, jakie zapewnili podczas pokazu pomysłowi uczniowie. Jak przebiegały prace, gimnazjaliści uchylili nam rąbka tajemnicy. Projekt przeprowadzałyśmy na terenie przedszkoli, zadając pytania i dzieciom, dzięki czemu mogłyśmy zrealizować temat projektu. Czyli pytałyśmy dzieci, co najbardziej lubią, czym się zajmują, jakie bajki w dzisiejszych czasach oglądają. I w taki sposób powstała nasza bajka o księciu Leo, który chciał pojąć narzeczoną. Tego typu projekt chcieliśmy go zrobić, ponieważ w ubiegłym roku byliśmy na wycieczce właśnie w Anglii i na przykład z panią od naszej geografii właśnie nam dała taki pomysł, żebyśmy jak byliśmy w tej Anglii, to żebyśmy o niej opowiedzieli jakby dla wszystkich innych. Dzieliliśmy się na początku, pani Kacała nam pomagała w tym. Spotkaliśmy się chyba 3 razy z panią. Pani powiedziała, co mamy robić, dała nam pomysły i w sumie każdy dołożył coś od siebie. I razem, jakby to powiedzieć, no, wymienialiśmy się pomysłami. Współpracowaliście. Tak, dokładnie. Tak, wymienialiśmy się pomysłami. Po prezentacji zaproszeni goście mogli oddać głos na najlepszy ich zdaniem projekt. Ostatecznie zwyciężyła grupa, która jako ostatnia prezentowała efekty swojej pracy. Potwierdziło się, że ostatni będą pierwszymi. W nagrodę otrzymali kupony podarunkowe oraz coś, o czym marzą wszyscy uczniowie. Możliwość zwolnienia z odpytywania lub kartkówki. Rywalizacja nie jest jednak najważniejsza. Wszystkim uczniom gratulujemy i czekamy na kolejny pokaz. Pamiętajcie, nauka poprzez zabawę to złota zasada. Krośnieńska Biblioteka kontynuuje spotkania nawiązujące do wrześniowych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Polsce są celebrowane już po raz 24. Po spotkaniu na Parkowej przyszedł czas na wizytę w Osiecznicy. W strategii rozwoju biblioteki naszej na 2014-2016 zapisałyśmy, że będziemy się starać robić przynajmniej jedną imprezę również na naszych wioskach, tam gdzie mamy filie wiejskie. W związku z tym, że Osiecznica jest taką naprawdę prężną wioską, nasza biblioteka, która działa tutaj na cały etat, pracuje naprawdę bardzo fajnie i przede wszystkim dzięki mieszkańcom, którzy są czytelnikami tej biblioteki. W związku z tym możemy przeprowadzić tu przynajmniej jedną taką imprezę rocznie. W tym roku spotykamy się już po raz trzeci. A okazja była wyjątkowa. W tym roku nasz kościół drewniany w Osiecznicy obchodzi 200-lecie swojego istnienia, a okazało się, że i jest równo 45 lat od momentu, jak powstała parafia. Drewniany kościół autorstwa znanego architekta Karola Fryderyka Szinkla został zbudowany w 1816 roku jako świątynia ewangelicka. Po wojnie był kościołem protestanckim. Do czasu wyświęcenia w 1947 roku nabożeństwa majowe odbywały się w prowizorycznej kapliczce pod dębem w parku. O tym, w jaki sposób pierwsi osadnicy dbali o swoje życie duchowe, świadczą zapiski pierwszej kierowniczki osiecznickiej szkoły, pani Heleny Świdrowskiej. Spotkanie było również okazją do przypomnienia dziejów księdza Emila Wilgudzkiego, który w 1980 roku został administratorem parafii. Owe dzieje przedstawili uczniowie w ramach projektu opracowanego na podstawie wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami. Urodził się 31 stycznia 1927 roku w Samborze w województwie lwowskim. W kościele parafialnym w Samborze otrzymał chrzest święty drugi dzień Wielkanocy. Rodzice Józef i Anna z domu Dobromińska zajmowali się wychowywaniem dzieci. Ojciec był szewcem. W 1934 roku mały Emil zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej imienia Króla Władysława Jagiełły w Samborze. Trzeba przyznać, że uczniowie przygotowali się do tego spotkania wyśmienicie, imponując wiedzą i skrupulatnością. A na zakończenie tego wyjątkowego spotkania obecny proboszcz, ksiądz dziekan Andrzej Nowak, otrzymał upominki z rąk władz miasta i powiatu. Wcześniej jednak sam podzielił się z uczestnikami ogromną wiedzą historyczną dotyczącą kościoła, parafii oraz samej miejscowości. Wierzbowanie pierwsze
gdy chodzi o osiecznicę, tego sakramentu udzielał wtedy ksiądz biskup Wilhelm Bluta, miało miejsce 29 maja 1973 roku. I właśnie tutaj taka bardzo ciekawa rzecz przy tym bierzmowaniu, bo dzisiaj się tego nie spotyka. Wcześniej to było oczywiście w wielu parafiach i tutaj to byli wyznaczeni stali świadkowie. Podsumowując, spotkanie w Osiecznicy było fascynującą podróżą z historią, uświetniającą tak wyjątkowe obchody. Z pewnością Krośnieńska Biblioteka jeszcze nie raz zadba o tego typu wyprawy w czasie. I to nie tylko w ramach wieczorów na Parkowej. To było bez wątpienia wyjątkowe spotkanie po latach, uświetnione równie wyjątkowym wernisażem. 24 października w Galerii Chorex odbyło się bowiem otwarcie wystawy obrazującej 50 lat wspólnej pracy kobiet z Polski i Niemiec w zakładach włókien chemicznych w Guben. Wystawa poświęcona pracy mieszkanek gminy Krosno-Odrzańskiej, ale nie tylko, bo również okolic Lubska, czyli całego tutaj naszego zachodniego pasa w Niemczech. Wiele pań pracowało w zakładach chemicznych w Guben. I ta wystawa jest organizowana przez Stowarzyszenie Niemców, którzy też pracowali w tym zakładzie pracy i chcieliby się spotkać z Polakami, z Polkami, bo tam przede wszystkim panie pracowały. Wiadomo, w 1991 roku zakład upadł, przeszedł w inne ręce i około 6 lat temu stworzyliśmy stowarzyszenie dwóch byłych zakładów w Guben, to jest raz zakład odzieżowy, a drugi zakład był włókien chemicznych. I w zakładzie włókien chemicznych pracowało w tych latach od 1966 roku łącznie około 900 polskich pań, które codziennie dojeżdżały do pracy. I to właśnie efekty owej pracy ujętej na fotografiach zagościły w Galerii Chorex. Taka podróż w czasie z pewnością jest atrakcyjna, ale także niesie ze sobą pożyteczną wiedzę. 15 marca 1966 roku był pierwszy dzień pracy dla pierwszych 60 kobiet z Gubina i okolic. W tym roku obchodzimy 50-lecie podpisania umowy, która była podpisana wtedy między Wojewódzką Radą Narodową w Zielonej Górze i w mieście Kotkus. I stowarzyszenie pomyślało sobie, że dobrze byłoby zrobić takie właśnie spotkanie. Sama wystawa, jak podkreślił na początku dyrektor Tomasz Miechowicz, była przede wszystkim okazją do spotkania i wspominania wspólnie przepracowanych lat. Spotkanie oceniam jako niezwykle interesujące. Sądzę, że idea takiego spotkania jest bardzo ważna. Szczególnie teraz, gdy tak istotna jest integracja. Dla nas była ona czymś naturalnym. Podczas samego spotkania czułam się bardzo dobrze. Wierzę, że tego typu wystawy będą nadal organizowane, przynajmniej raz na jakiś czas. No właśnie moja hala była. Na tej hali właśnie pracowałam. Gdzieś tam łezka, wzruszenie? No jest, no bo tyle lat się pracowało. Zresztą ja jestem z takiego miasta dużego, które tylko słynie z tej właśnie Łódź, nie? To już jest coś, to jest przemysłowe miasto, nie? No to właśnie ja na Tkacza cały czas marzyłam, ale tu w okolicy Krosna i w Krośnie nie było takiego czegoś, żeby się załapać, nie? No to tam pracowałam 9 lat. Na rok poszłam, a 9 skończyłam. Jakby zakładu nie zamknęli, to kto wie, czy bym jeszcze nie pracowała. A samą wystawę będzie można zobaczyć na terenie Krosna Odrzańskiego do 4 listopada. W piątek z Galerii Chorex trafiła ona do Starostwa Powiatowego. Niech żyje bal! Tak już wkrótce będą mogli zaśpiewać krośnieńscy seniorzy, a to za sprawą kolejnych prężnych działań realizowanych przez Krośnieńską Radę, no właśnie, seniorów. Przygotowania już trwają, czas więc na oficjalną zapowiedź. Organizujemy zabawę andrzejkową, która odbędzie się 26 listopada o godzinie 20 w Zamku Piastowskim. Bilety 50 zł od osoby do nabycia w Urzędzie Miasta i Gminy w dniach od 7 do 9 listopada w godzinach od 10 do 12. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego należy być czujnym. Jednak to nie jedyna zabawa, którą w najbliższym czasie organizuje Rada Seniorów.
Okazji do tańca i przede wszystkim integracji nie zabraknie także na początku przyszłego roku. Następną będziemy próbować organizować w styczniu jako zabawę karnawałową, ale to jeszcze w przyszłości. Ale już teraz warto nastawić się na doskonałą zabawę. Kto był w tym roku, ten wie, że atmosfera była wyśmienita. Rada Seniorów stawia jednak nie tylko na zabawę, ale także działania informacyjne w ramach Biura Porad. Wracamy do spotkań od stycznia środowych. Te spotkania będą odbywały się w Urzędzie Miasta w pokoju numer 5. Będą mogli przychodzić seniorzy i tam będą mogli uzyskać porady prawne, funkcjonariuszy policji, ośrodka opieki społecznej i innych instytucji, w zależności jaka będzie potrzeba ludzi starszych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z jakikolwiek problemem. Możecie Państwo się zgłosić. Będziemy próbować pomagać. Bowiem Krośnieńska Rada Seniorów ma na celu służyć wszystkim osobom 50+, z terenu gminy, które nie zawsze wiedzą, gdzie i do kogo zwrócić się po poradę. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bowiem Rada Seniorów wyznacza przed sobą kolejne cele i zadania. Krośnieńskie koło PTTK Wędrowiec zorganizowało w dniu 22 października wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po ziemi lubuskiej, w ramach której dokonano podsumowania sezonu turystycznego. W wyprawie uczestniczyło blisko 70 turystów. Byliśmy w Świdnicy w muzeum oraz w Żonowie Muzeum Wojskowym. Tutaj przyjechaliśmy do Brzeźnicy na biesiadę turystyczną, gdzie podsumowujemy całoroczne nasze działalności. A po tak intensywnym sezonie było co podsumowywać. W mojej ocenie myślę, że rok był udany. Świadczy o tym, żeśmy zorganizowali 16 imprez, 12 autokarowych. W tym uczestniczyliśmy w imprezach organizowane przez szczeble nadrzędne, jak zloty turystyczne kolarzy, zloty przodownickie kolarzy. W tych wszystkich naszych imprezach, to cośmy podsumowali, uczestniczyło 710 uczestników. A wśród nich były osoby, które już od lat przemierzają z kołem turystyczne szlaki. Jestem znany od chwili jego powstania. Byłem w grupie założycielskiej i tak to się zaczęło. A jak pan ocenia ten obecny rok, jeżeli chodzi o aktywność naszych krośnieńskich turystów? Wydaje mi się, że jest bardzo dobra, frekwencja jest fantastyczna. Nie było takiej wycieczki, takiego wyjazdu, w którym nie byłoby kompletu w autobusie. Ta opinia nie jest odosobniona. Rok był na pewno niesamowity, bo mieliśmy do wyboru albo wycieczki rowerowe, albo wycieczki piesze i mieliśmy przekrój od gór, aż poprzez nawet festyny w Niemczech. Więc ja jako osoba, żeby mi się samej by trudno było zmobilizować, gdyby nie PTTK pod kierownictwem pana Jasia Muńki, to byłoby mi chyba ciężko. Jestem właśnie chyba jedną z najmłodszych po prostu tutaj działaczy tego koła PTTK, ponieważ dopiero od stycznia tego roku otrzymałam uroczyście legitymację podczas wycieczki, która odbyła się w Bieszczady. Rok był niezwykle intensywny, ale i owocny. Jednak krośnieńscy wędrowcy na tym nie poprzestają i już teraz planują kolejne wyprawy. W przyszłym roku będziemy realizować jednak wycieczki dużo po kraju. Taka największa wycieczka będzie realizowana w czerwcu, gdzie będziemy zwiedzać ziemię świętokrzysko-sandomierską. Jest to tygodniowa wycieczka. Ale wędrowcy ponownie wezmą także w ruch rowery. Najważniejsza wyprawa, kierujemy się w Alpy. Będziemy zwiedzać region Kaprunu. Chcemy wjechać na największy lodowiec Europy na 3240 metrów. Czy to się uda rowerowe? Okaże się w miesiącu lipcu. Znając pasję wędrowców, już teraz można być pewnym, że się uda. A podczas podsumowania sezonu 17 turystów zostało uhonorowanych odznaką 1050-lecia Chrztu Polski. Przyznano również nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez gminę Krosno Odrzańskie.
O działalności koła PTTK Wędrowiec tradycyjnie można przeczytać na stronie internetowej. Adres widoczny na ekranie. Wędrowcom zaś życzymy kolejnego udanego sezonu. Do zobaczenia na turystycznych szlakach. No i poszło. O aktywności krośnieńskich seniorów nie trzeba nikogo przekonywać. Właśnie z myślą o nich w minioną niedzielę w Centrum Rekreacji zorganizowano pierwszy turniej w kręgle seniorów o Puchar Burmistrza. Oprócz oferty, szerokiej oferty dla dzieci, dla młodzieży, która jest w Krośnie związana nie tylko z ośrodkiem sportu, ale również z klubami, ze stowarzyszeniami, warto też pomyśleć o seniorach, których w Polsce, jak wiadomo, jest coraz więcej. I właśnie z tą myślą przygotowaliśmy tę ofertę związaną z turniejem Kręgli o Puchar Burmistrza. A seniorom w to mi graj! Rywalizacji, rzecz jasna, tej zgodnej z duchem sportu nie brakowało. Mi się to bardzo podoba, nie, że jest takie poruszenie, nie, bo to się jesień taka, nie, to już taka monotonia, a tutaj właśnie seniorzy nie mogą sobie tak troszeczkę, nie, fizycznie trochę tego rozrywkowo, nie, taki to jest bardzo fajny taki jest turniej, nie, dzięki organizatorowi tutaj MOSIR i burmistrzowi nagrody, także to wszystko jest pod kątem, nie, takiego bardzo przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Bardzo się cieszę, szczególnie, że przyjechałam tutaj do kuzynki. Jestem z Trójmiasta i jestem w szoku, bo u nas tak nie organizują takich rzeczy dla seniorów. No i podoba mi się impreza. Zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej było już coraz lepiej. Zresztą seniorów nie trzeba specjalnie przekonywać do czynnego udziału w gminnych wydarzeniach. Ja staram się uczestniczyć we wszystkich imprezach, jakie są, czyli organizuję to zamek, czy urząd miasta, staram się być, na ile pozwala mi tylko zdrowie i czas. I o to chodzi. Łącznie w turnieju wzięło udział 13 zawodników i zawodniczek. Najlepszy w stawce okazał się Dariusz Chodukiewicz, który uzyskał 235 punktów. 5 punktów mniej zdobył Stanisław Kurceba. Na najniższym stopniu podium stanął Zbigniew Szaj, uzyskując 217 punktów. Dodatkowo podczas spotkania odbył się turniej w piłkarzyki, w którym zwyciężyła para Hanna i Dariusz Chodukiewicz. Przed parą Halina Januszkiewicz i Zofia Bochenek. Trzecie miejsce wywalczyły z kolei panie Wioleta Jezierska i Elżbieta Pawłowska. Pełne zestawienie wyników na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. I do zobaczenia na kolejnym turnieju. Chłodno, chłodniej, coraz chłodniej. Jesień w pełni, dlatego nie powinny dziwić coraz niższe temperatury wskazywane przez termometry. A te w ciągu dnia wskażą nie więcej niż 10 stopni. Tydzień będzie pochmurny, wielce prawdopodobne są opady deszczu. Ale jest za to plus. Przypominamy, że w weekend z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu. Zegarki cofamy o godzinę. Warto zatem porządnie się wyspać, zbierając siły na nowy tydzień.